na otwarciu wystawy pejzaży i portretów malarstw i rysunku Ryszarda Jedona. Szczególnie serdecznie witam głównego bohatera dzisiejszego wydarzenia, pana Ryszarda Jedona. Bardzo się cieszę, że zechciał pan zaprezentować nam swoje obrazy i przyjechać do Bolesławca. Pan Ryszard Jedon jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od dawna jest związany z Bolesławcem. Pracował w bolesławieckim przedsiębiorstwie budowlanym. Był architektem powiatowym w Bolesławcu oraz dyrektorem Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego. Równolegle do działalności zawodowej rozwijał swoją pasję i działalność, twórczość artystyczną. Jego ulubione techniki malarskie to olej na płótnie, rysunek węglem oraz akwarela. Prace pana Ryszarda znajdują się głównie portrety, znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Prezentował je również na licznych wystawach. Jedną z takich wystaw była wystawa w Bolesławcu w 2013 roku. Teraz jeszcze proszę o głos naszego pana bohatera, artystę pana Ryszarda. Przepraszam bardzo, ale jestem trochę spieszony po tak miłych słowach pani dyrektor i mojego przyjaciela Zygmunta. Widzę właściwie tutaj cały szereg twarzy, przepraszam, że tak powiem, osób znajomych, właściwie prawie wszystkich znam z widzenia, do oglądania obrazów. Ja bardzo zapraszam. Ja przede wszystkim dziękuję najpierw. Przepraszam, że najpierw powinienem podziękować pani dyrektor Czubajewskiej za organizację tego całego naszego spotkania. A ja dziękuję panu i gratuluję talentu, twórczości. Dziękuję, że zechciał pan do nas przyjechać. Zapraszam państwa do podziwiania.